Gdy myślę o grach uważanych za najstraszniejsze, zazwyczaj przychodzą mi na myśl Outlast, Resident Evil oraz Alien, Isolation. Gry oczywiście z gatunku horroru. Wszystkie te tytuły są świetne, jednak pamiętam o grze, która na tamte lata nie była dla mnie interesująca, a jest nią Spec Ops: The Line. To nie jest gra z gatunku horrorów, ale jest zdecydowanie najciemniejszą i najbardziej przerażającą grą, w jaką kiedykolwiek grałem. Chociaż początkowo rozpoczyna się jako strzelanka wojskowa, Spec Ops szybko staje się grą o głęboko psychologicznej fabule, w której główny bohater jest nawiedzany przez przerażające wizje w nieuchronnym piekle, gdzie nieustannie przypomina sobie wszystkie złe rzeczy, które zrobił. W momencie premiery gry w 2012 roku nie zrozumiałem w pełni fabuły, ale wiedziałem, że to coś naprawdę wyjątkowego, ze względu na całe szaleństwo odbywające się w trakcie gry. Wcielamy się w kapitana Martina Walkera, który prowadzi niewielki trzyosobowy oddział Delta Squad wysłany do Dubaju, aby sprawdzić, czy przeżyli jacyś ocaleni po serii ogromnych burz piaskowych, które ogarnęły całe miasto. Początkowo to prosta misja rozpoznawcza, ale bardzo szybko wszystko wymyka się spod kontroli. Pod koniec gry emocje rozdzierają cię na strzępy, do tego stopnia, że nie czujesz się spełniony, ale wyczerpany. Zobaczmy, o co naprawdę chodzi w fabule tej gry. Rozpoczynamy od tego, co początkowo wydaje się być najbardziej nudnym sposobem na rozpoczęcie strzelanki, sekcją na wieżyczce, gdzie strzelamy do helikopterów. Jednak później staje się jasne, że jest to być może najważniejsza część fabuły, ponieważ to jedyna część gry, która jest rzeczywista. Kontynuujemy zestrzeliwanie licznych śmigłowców, aż w końcu trafiamy w burzę piaskową, prowadzącą do zderzenia z wrogim helikopterem, który rozbija się. Następnie dostajemy flashback, w którym Walker opowiada, jak Dubaj został najpierw dotknięty burzami piaskowymi, a mężczyzna, z którym kiedyś służył, John Conrad, ochotniczo stanął na czele batalionu 33, próbując ewakuować ludzi. Niewiele wiadomo, co działo się potem, poza tym, że słychać niejasne przekazy radiowe Conrada, ogłaszające jego nieudaną misję i żegnającym się z ewakuacją. Po tym przejmujemy kontrolę nad Walkerem, gdy przybywa do Dubaju razem z Omarem Adamsem i Lugo, który jest optymistycznym członkiem zespołu, zawsze stara się utrzymać lekką atmosferę. Zaraz na początku Walker wyznacza swoje cele. Mówi: mamy swoje rozkazy, dobrze? Ocaleni natychmiast opuszczają miasto, komendy radiowe z zewnątrz burzy. Wy wysyłacie kawalerię, my szukamy ocalałych i wzywamy wsparcie, to wszystko. Jednakże krótko po tym napotykasz miejscowych uchodźców, którzy postrzegają cię jako zagrożenie, i wybucha konflikt. Jeśli uważnie śledzisz fabułę podczas rozgrywki, zauważysz kilka rzeczy, które wydają się dziwaczne. Po pierwsze, jest to trochę dziwne, że teraz zabijasz ludzi. Walker zdaje sobie z tego sprawę, mówiąc: myślałem, że ratujemy ludzi. Jeśli rozejrzysz się po otoczeniu, zobaczysz twarz Johna Conrada na reklamie, co oczywiście nie ma sensu i jest pierwszym sygnałem, że Walker ma halucynację. Przez kilka kolejnych rozdziałów gra toczy się mniej więcej tak, jak można by się spodziewać w typowej strzelance. To trwa aż do momentu, gdy znajdujesz się w hotelu i podsłuchujesz rozmowę. Gdzie jest żołnierz, tego, którego zabraliśmy z samolotu? Powstańcy, którzy cię atakują, dostają rozkazy od Amerykanina i trzymają amerykańskiego żołnierza z 33 batalionu w celu przesłuchania. To rodzi wiele pytań. Przez całą grę starałeś się dowiedzieć, co się naprawdę dzieje. Starasz się odnaleźć schwytanego żołnierza i po drodze widzisz przerażające miejsce egzekucji. Coś, co wydaje się nie pasować do tego miejsca. Nie jest jasne, czy to jest efektem działania umysłu Walkera, który gra mu figle, ponieważ wydaje się to nadmiernie przesadzone. Niemniej jednak widać, że sytuacja zaczyna stawać się coraz bardziej mroczna. Kiedy wreszcie znajdujesz żołnierza McPhersona, jest on przesłuchiwany i torturowany przez agenta CIA. Chociaż McPherson zabija agenta, gdy Walker próbuje z nim rozmawiać, żeby zdobyć odpowiedzi, dochodzi do impasu, ponieważ McPherson uważa, że jesteś częścią tej samej agencji. Później zostajesz zaatakowany, ale tym razem przez 33 batalion. To jest pierwszy główny zwrot akcji w fabule.
Aby kontynuować, musisz zabić amerykańskich żołnierzy. W tym momencie staje się jasne, że to nie jest typowa gra militarna. Lugo krzyczy nawet, że to, co robią ci żołnierze, to przyjacielski ogień. Zabijasz własnych ludzi. Walker twierdzi, że to samoobrona, ponieważ batalion nie przestanie próbować cię zabić. Po tej strzelaninie jesteś zdesperowany, by dowiedzieć się, co tu się do diabła dzieje i dlaczego Amerykanie walczą ze sobą w Dubaju, zamiast ewakuować to miejsce. Walker zmienia swoje cele z wezwania wsparcia na znalezienie Johna Conrada, lidera 33. Batalionu, aby poznać prawdę. Postanawiacie więc ruszyć naprzód do obozu dla uchodźców, gdzie widzicie, że batalion zbiera cywilów. Delta Squad zakłada, że zostaną oni rozstrzelani, więc strzelacie do nich, próbując uratować miejscowych. Jednak po tych działaniach napotykacie tylko wrogie nastawienie. Walker i reszta postanawiają odejść. Wtedy dochodzicie do wniosku, że zanim przybyliście, 33. Batalion podzielił się na dwie różne frakcje. Na razie wiemy tylko, że jedna z tych stron zdecydowała się pozostać w Dubaju i ogłosić stan wojenny, efektywnie rządząc obszarem. Z tego, co słyszeliśmy, zaczynacie myśleć, że batalion wypowiedział sobie wojnę. Nieważne, która strona wygrała. Jeśli zdecydowali się pozostać i przejąć kontrolę nad Dubajem, wydaje się to być totalnym chaosem. Do tego dochodzi jeszcze CIA, które zachęca lokalnych powstańców do walki przeciwko 33. Batalionowi. Plan polega na nawiązaniu kontaktu z CIA, która, miejmy nadzieję, już nie będzie was mylić z wrogim batalionem. Walker uważa, że to najlepsza szansa na znalezienie Conrada. W miarę jak przechodzicie dalej w fabułę, widzicie kolejną halucynację Walkera, gdy stoicie na krawędzi budynku. Widzicie duży kawałek materiału wiszący z wieżowca z twarzą Conrada, ale gdy schodzicie niżej, ta twarz zmienia się. Napotykacie kolejne miejsce egzekucji, gdzie 33. Batalion zabija własnych ludzi. W tym miejscu jesteście otoczeni stosami martwych ciał. Staje się jasne, że gra nie sprowadza was jedynie do strzelania w miejsce, gdzie po zabiciu wystarczającej liczby wrogów możecie odejść. Zmusza was do przyjrzenia się następstwom tych konfliktów. Kiedy docieracie do źródła sygnału, okazuje się, że agent jest martwy od dłuższego czasu, a wy słuchaliście nagrania. Wpadacie w pułapkę. Ingerujecie z radiowym DJ-em, którego słychać często w całym mieście. W tej pułapce spotykacie innego agenta CIA, Ricka Goulda, który chce wam pomóc. Zdesperowani, przebijacie się przez kolejne oddziały 33. Batalionu, aby go odnaleźć. W trakcie drogi dokonujecie szokującego odkrycia. Batalion zabija lokalnych powstańców, używając białego fosforu. Okrutnej broni chemicznej, która w rzeczywistości została uznana za okropną do użycia na wojnie. Dialog ujawnia, że bitwa była już skończona. Powstańcy nie mogli wygrać, a 33. Batalion zrobił to, by uczynić z nich przykład. Gdy w końcu znajdujecie Goulda, jest już martwy, a wciąż zostaje wiele niewyjaśnionych pytań. Mimo że nie żyje, znajdujecie niektóre z jego planów i postanawiacie je realizować. Prowadzi to was do obszaru oznaczonego jako brama, którą musicie przekroczyć, jeśli chcecie dostać się głębiej do miasta. Do tej pory Walker myśli, że Conrad używa Burj Khalifa, najwyższego budynku na świecie, jako punktu obserwacyjnego. Więc musicie przejść przez tę bramę. Kiedy docieracie na miejsce, Delta Force znajduje znacznie więcej żołnierzy wrogiego batalionu, zbyt wielu, aby walczyć z nimi. Walker decyduje się użyć pobliskiego moździerza z białym fosforem, co jest kluczowym punktem zwrotnym w fabule. To jest ten sam okrutny rodzaj broni chemicznej, który widzieliście w poprzednim poziomie. Który nie tylko zabija swoje cele, ale także powoduje okropną i męczącą śmierć. To jest kluczowy moment w fabule. Walker używa go bezlitośnie przeciwko żołnierzom 33. Batalionu, a następnie przechodzi przez trupy na ziemi, żeby dostać się do bramy. To segment jest w silnym kontraście do podobnych fragmentów w innych grach strzelankach. Zazwyczaj jesteś wysoko w samolocie i strzelasz do małych celów na mapie, nigdy naprawdę nie widzisz zniszczeń, które powodujesz. Jednak Spec Ops, The Line, zmusza cię do przejścia przez te zniszczenia. Chce, abyś patrzył na ludzi cierpiących i umierających i mówi ci, że to właśnie zrobiłeś.
W miarę jak przechodzicie przez to miejsce, można usłyszeć zmianę tonu w głosie Walkera, gdy Lugo i Adams zadają mu pytania. Staje się coraz bardziej lekceważący i choć może nie mówi tego wprost, wie, że to, co zrobił, było złe. Gdy docieracie na koniec, jeden z żołnierzy mówi: dlaczego? My pomagaliśmy. I co z tego? Wchodzisz potem do niewielkiego ogrodzonego obszaru i widzisz, że właśnie zabiłeś dużą grupę uwięzionych cywilów bronią chemiczną, a wśród nich szczególnie rzuca się w oczy kobieta, która zakrywa twarz swojego dziecka. To nie byli członkowie 33. Batalionu. To jest właśnie moment, w którym dochodzi do pierwszej wielkiej przełomowej chwili w grze. Ludzie, z którymi walczyłeś do tej pory, to członkowie batalionu, którzy współpracowali z cywilami, aby ich ewakuować. To inna frakcja, zwana The Damned, która pozostała wierna Konradowi i brutalnie rządzi Dubajem. Ci ludzie, zwani wygnańcami, sprzeciwiali się rozkazom Konrada i chcieli pomóc. Okazuje się, że strzelaliśmy do niewłaściwych osób. Ci w hotelu nie próbowali zabić cywilów, ale ewakuować ich. W tym momencie Walker traci zmysły, ponieważ nie potrafi przyjąć odpowiedzialności za swoje czyny i powoli zaczyna popadać w obłęd. Wkrótce potem zaczyna obwiniać Konrada za swoje błędy, choć Konrad z pewnością nie jest święty i w żaden sposób nie zmusił Walkera do tego, co zrobił. Następnie znajdujesz radio, które pozwala ci usłyszeć Konrada. Następnie zostajesz zaatakowany przez ludzi przysłanych przez przeklęty batalion Konrada. Walker zdaje sobie sprawę, że człowiek, którego uważał za bohatera, jest w rzeczywistości potworem. Jego celem od teraz jest doprowadzenie Konrada przed wymiar sprawiedliwości i zakończenie rządów przeklętego batalionu w Dubaju. Wkrótce po tym drużyna Walkera ratuje innego agenta CIA, Rixa, który ma plan, jak pozbyć się przeklętego batalionu. Ukraść jedyny dostęp do wody, nawet jeśli w twoim zespole naprawdę mu nie ufa i zachowuje się bardzo podejrzanie. Walker decyduje się na to, ponieważ na pustyni ten, kto kontroluje dostęp do wody, ma władzę. Walker pomaga mu ukraść cysterny z wodą, które miały zapewnić przetrwanie wszystkim innym. Jednak na koniec misji Rix je niszczy w wypadku, gdzie zostaje przygnieciony pod jednym z samochodów. W jego ostatnich chwilach życia ujawnia prawdziwy cel swojego planu. Pozbyć się wody, aby wszyscy zginęli. I nikt nie pozostał, by powiedzieć, co naprawdę się wydarzyło w Dubaju. Złe zachowanie Konrada i zaangażowanie amerykańskiego wojska miały być zamiecione pod dywan i uniknięta duża skala konfliktu. CIA nie miała zamiaru ewakuować lub pomagać nikomu. Jeśli dostęp do wody zostanie zniszczony, efekt końcowy jest taki sam. Wszyscy w Dubaju umierają z pragnienia, co oczywiście obejmuje niewinnych cywilów. W tym momencie zostajesz oddzielony od Lugo i Adamsa i próbujesz się z nimi połączyć, aby móc dotrzeć do radia DJ-a i użyć jego nadajników, żeby powiedzieć ludziom w Dubaju, że Walker jest tu, aby przewodniczyć ewakuacji. W trakcie drogi do wieży Walker zaczyna mieć bardzo wyraźne halucynacje. Pojawiają się posągi, które wydają się spalone, ale jeśli na nie spojrzysz przez kilka sekund, nagle się zmieniają. Po zniszczeniu cystern z wodą, wizja Walkera wciąż jest rozmyta, halucynuje Konrada, który podchodzi do niego i go krytykuje. W pewnym momencie trafiasz do pomieszczenia wypełnionego manekinami. Światła migają na przemian. I za każdym razem, gdy strzelisz do wroga Juggernauta idącego w twoją stronę, zmienia się on w manekina i pojawia się gdzie indziej. A prawdopodobnie najbardziej złowrogi z nich wszystkich. Po zjazdach na linie przez budynek i przewróceniu wroga żołnierza na ziemię, widzisz twarz Adamsa i zaczynasz brutalnie go bić kolbą broni. Widzimy, że Walker powoli traci zmysły i pogrąża się w obłędzie. Wszystko to jest podkreślane przez wygląd Walkera. Spójrz na jego twarz na początku gry i porównaj ją do teraz. Sposób, w jaki Walker mówi, staje się coraz bardziej agresywny. Wszystko wskazuje na to, że obserwujemy człowieka, który zmienia się na gorsze. W końcu udaje ci się dostać do biura radiowca, który pokazuje Lugo, jak korzystać z urządzeń do ich audycji. Po czym Lugo, który do tej pory był najbardziej przyjacielski i krytyczny wobec Walkera, strzela mężczyźnie w głowę z bliska. Walker następnie przekazuje swoją wiadomość o ewakuacji i kradnie wrogi śmigłowiec,
niszcząc wieżę radiową. Prosząc nawet Adamsa o dodatkowe okrążenia wokół budynku, tylko po to, aby zabić więcej ludzi i spowodować jeszcze więcej zniszczeń. Do tej pory Walker zawsze działał w samoobronie. Jeśli nie zabijesz wrogów, oni zabiją ciebie. Ale teraz aktywnie wybiera zabijanie więcej ludzi tylko dlatego, że może. Wracamy do śmigłowca, a w tym momencie Walker mówi coś naprawdę dziwnego. Czekaj, czekaj, to nie jest właściwe. To już się stało. Chociaż może się wydawać, że gra po prostu łamie czwartą ścianę, bo to właśnie zrobiłeś w prologu, najprawdopodobniej to nie to, co się tu dzieje. Walker był już tu wcześniej i kiedy pierwszy raz się o tym dowiedziałem, to był jak największy zwrot akcji w fabule. Aby zrozumieć to, musimy przyjrzeć się różnym przejściom, które gra wykorzystuje. Gdy grasz w grę, zauważysz, że gra albo zanika na czarno, albo na biało i te zaniki mają konkretne znaczenie. Kiedy gra zanika na czarno, to po prostu normalny przebieg gry. Jednak gdy gra zanika na biało, oznacza to, że Walker ma halucynacje. Widzimy to często, a najbardziej rażący przykład to moment, gdy Walker zjeżdża na linię przez budynek i atakuje leżącego na ziemi mężczyznę. Gra zanika na biało, a potem widzimy twarz Adamsa na tym mężczyźnie. Interesujące jest to, że gdy po raz pierwszy otrzymujemy kontrolę nad Walkerem, gra zanika na biało. Wszystko, co do tej pory graliśmy, to tylko halucynacja. To nie oznacza, że wydarzenia się nie wydarzyły, ale raczej to Walker przeżywa wydarzenia aż do katastrofy śmigłowca. Najczęściej akceptowaną interpretacją i tym, w co ja wierzę, jest to, że sekcja z działkiem na początku nie jest przypadkowym przeskoczeniem, ale pokazuje jedyny i ostatni moment, w którym Walker jest żywy. A w jego umierających chwilach halucynuje i przeżywa te okropne wydarzenia. Dlatego czasami możesz zobaczyć twarz Konrada na billboardach, jakby go obserwował. Są też inne halucynacje, jak przed przejściem przez bramę, gdzie używasz fosforu białego, gdzie widzisz drzewo, które jest żywe i zdrowe, ale gdy Walker przejdzie przez nie i obejrzy się wstecz, jest całkowicie martwe, pokazując w przerysowany sposób, że wszystko, na co natrafia Walker, umiera. Jeśli nie wierzysz, że Walker zginął w katastrofie śmigłowca, wystarczy spojrzeć na to, jak otwiera się następny rozdział w głębokiej czerwonej burzy piaskowej. Walker zostaje skonfrontowany przez ludzi, których zabił. Wszyscy oni obwiniają go, zanim zamienią się w piach. Walker upada na kolana, a na horyzoncie widzi Burj Khalifa, z którego wystrzeliwują płomienie z powodu wszystkich okropnych rzeczy, które zrobił. Walker trafia do piekła, które dla niego oznacza wieczne uwięzienie w Dubaju. Ludzie żyli w Dubaju, zanim ty przybyłeś. Wielu nadal żyje dzisiaj. Zastanawiam się, ile z nich pozostanie przy życiu jutro. Myślałem, że moim obowiązkiem jest chronić to miasto przed burzą. W miarę jak poziom się rozwija, musisz znaleźć Lugo i Adamsa, ale jeśli umrzesz podczas pierwszego respawnu, otrzymasz bardzo złowrogą planszę z napisem Game Over. To pierwszy raz w grze, kiedy coś takiego się dzieje, i to w 13 rozdziale, co często wiąże się z pechem, a czasem nawet demonami i śmiercią. Gra zwraca dużo uwagi na szczegóły. To nie przypadek, że w 13 rozdziale budzisz się w piekle, konfrontowany ze swoimi grzechami, przy Konradzie, który dla Walkera jest diabłem, szydząc z ciebie. Udaje się nam znaleźć Adamsa, ale kiedy dochodzimy do Lugo, został powieszony przez mieszkańców. Walker próbuje go reanimować bezskutecznie, a potem następuje szczególnie okropny moment. Celujesz w otaczających cywilów, którzy są nieuzbrojeni, i zaczynasz otwierać ogień na tłum, co daje ci osiągnięcie z odpowiednią nazwą – przekroczenie granicy. Jeśli to, w co graliśmy do tej pory, to halucynacja, a Walker umiera w katastrofie śmigłowca, reszta gry to kara, jaką Walker ponosi w piekle, gdzie obserwuje, jak jego przyjaciele umierają. Konrad mówi mu to bezpośrednio, gdy zostajesz zaatakowany. Witaj w piekle, Walker. Czekaliśmy na ciebie. Krótko po obejrzeniu, jak Lugo umiera, Walker znowu widzi go jako wroga, Juggernauta, i znowu jest zmuszony go zabić. A jeśli uważasz, że jedna scena z Konradem patrzącym na ciebie była dziwna, to zobacz, co się dzieje, gdy giniesz w następnym poziomie.
Walker zawsze przypomina sobie najgorszą rzecz, jaką zrobił. To pokazuje przerażający cykl, w którym jest uwięziony. Nie ma ucieczki. Nawet jeśli umiera tutaj, jest konfrontowany przez wizje, które przypominają mu o wszystkich okropnych rzeczach, jakie zrobił. Nigdy nie opuści pustyni. W końcu Adams doznaje podobnego losu co Lugo, otoczony przez zbyt wielu żołnierzy piekielnej 33. Adams odepchnął Walkera i kazał mu uciekać do Burj Khalifa. I chociaż nie widzimy, jak Adams umiera, możemy to wywnioskować z dialogu, że wie, że jest skazany na śmierć. Walker wchodzi do Burj Khalifa, gdzie reszta 33 poddaje się, co znowu nie ma sensu, i pokazuje, że to nie może być rzeczywistość. Zaledwie kilka minut wcześniej Walker był gotów się poddać, bo było zbyt wielu ludzi Konrada, którzy go mieli na muszce, a teraz po prostu się poddają. Walker nie ma nawet broni w tym momencie. Wchodzi do windy i po długiej podróży dociera na najwyższe piętro, gdzie widzimy Konrada, rysującego obraz ataku białym fosforem. To, co się dzieje dalej, jest najdziwniejszym zakończeniem gry wideo, jakie kiedykolwiek widziałem. Walker widzi, że Konrad jest martwy od samego początku. Wówczas okazuje się, że kiedy Walker użył radia, aby rozmawiać z Konradem, nie było w nim nawet baterii. Konrad, którego słyszy i widzi, to kolejna halucynacja. Konrad mówi Walkerowi, że mógł po prostu zatrzymać się, że powinien był wyjść stąd tak szybko, jak tylko mógł, ale Walker kontynuował. Według Konrada, Walker chciał poczuć się jak ktoś, kim po prostu nie jest, bohaterem w historii. To krytyka Walkera i tego, jak przybył tu, by ratować ludzi. Ale skończył eskalując konflikt i pogarszając wszystko. Jednak to także komentarz o nas, graczach. Gramy w te gry wideo, bo chcemy poczuć się jak bohaterowie. Kiedy gramy w gry tego rodzaju, dostajemy nagrody, a gra mówi nam, jak wspaniali jesteśmy. Ale przyjmijmy to szczerze. Żadne z tych rzeczy nie są prawdziwe, przynajmniej nie z powodu gry. Ponadto, gdy Konrad mówi, że Walker przyszedł tu, żeby poczuć się jak bohater, odnosi się także do ciebie, gracza. Większość ludzi kontynuuje grę, bo chcą wygrać i zostać nagrodzonymi. Ale biorąc pod uwagę to, co zrobił Walker, nie ma tu wygranej. Nie dostajesz szczęśliwego zakończenia, bo oznaczałoby to, że nie ponosisz odpowiedzialności za swoje czyny, co jest argumentowane. Zakończenie gry, w którym Walker staje w obliczu Konrada przed lustrem, oferuje graczowi mocny i zastanawiający wybór. Wydaje się on reprezentować moment rozliczenia i introspekcji dla Walkera, w którym musi stawić czoła konsekwencjom swoich działań i zdecydować, czy zaakceptować odpowiedzialność za nie. Użycie lustra jako symbolu introspekcji i wewnętrznego konfliktu jest bardzo znaczące. Ważne jest zauważenie, że słowa Konrada sugerują, że percepcja rzeczywistości Walkera może być zniekształcona, a on może mieć trudności z odróżnieniem tego, co jest rzeczywiste, od tego, co jest w jego głowie. Trzy opcje przedstawione graczowi. Pierwsza – zastrzelenie Konrada. Druga – zastrzelenie siebie samego. Lub trzecia – odmówienie przyjęcia odpowiedzialności. Odzwierciedlają różne aspekty wewnętrznej walki Walkera i jego odmowy. Epilog, w którym Walker spotyka amerykańskich żołnierzy, a gracz ma wiele wyborów, dodatkowo zwiększa złożoność narracji gry. Wyzwanie graczy do podjęcia decyzji dotyczącej losu Walkera i ostatecznych konsekwencji jego działań. Ta gra wydaje się wykorzystywać opowiadanie historii i rozgrywkę, aby zaangażować graczy w moralnie i psychologicznie trudne doświadczenie, zmuszając ich do zastanowienia się nad własnymi wyborami i wpływem tych wyborów na świat gry. To unikalne podejście do interaktywnego opowiadania historii, które może pozostawić trwałe wrażenie na graczach. Walker mówi, że przetrwał to wszystko, ale jego odpowiedź "Who said I did?" Kto powiedział, że tak jest? Sugeruje, że może on już nie żyje lub że to, co przeżywa, jest swoistą formą piekła. To potwierdzane jest przez kolejne przejście gry do białego ekranu, co wskazuje, że jedynym zakończeniem, w którym Walker wraca do domu, jest to, które istnieje tylko w jego wyobraźni. Gra posuwa się naprawdę daleko. Aby sprawić, że gracz będzie się czuł niekomfortowo i prawie krytykuje go za ukończenie gry. Niektórzy recenzenci skarżą się, że to, co mówi Konrad, jest nieco niesprawiedliwe, ponieważ nie dawano nam wyboru, a powód, dla którego kontynuujemy grę i nadal zabijamy ludzi,
wynika z faktu, że w przeciwnym razie przegramy i zobaczymy ekran z napisem Game Over. Jednakże gra wydaje się właśnie pytać, dlaczego kontynuujemy grę w ogóle. W końcu popełniamy okropne czyny w tej grze. Zabijamy tych samych ludzi, których mieliśmy ocalić, i mordujemy niewinnych cywilów bezbronnych na wielu etapach gry. Wydaje się, że Konrad próbuje zapytać, co do diabła jest nie tak z nami, że kontynuujemy grę aż do końca. W końcu nic z tego nie miałoby miejsca, gdybyśmy po prostu schowali grę do pudełka i przestali grać. Kiedy kończysz grę, menu główne pojawia się ponownie, ale zmienia się. Skrócę to dla ciebie. Gra próbuje pokazać, że kiedy zostaniesz odizolowany od oczekiwań społeczeństwa, wszyscy mamy zdolność do zła, nawet jeśli je tłumimy. Potwór jest w nas wszystkich. Pod względem finansowym gra była porażką. Mało kto w nią grał, niemniej jednak, pomimo nieco niepewnej rozgrywki i dziwnych grafik, zawsze polecam ją ze względu na fabułę, która moim zdaniem jest jedną z najlepszych, w jakie kiedykolwiek zagrałeś. Mam nadzieję, że ci się podobała, a jeżeli jeszcze nie grałeś, to przyjemnej rozgrywki i nie popadnij w szał jak nasz główny bohater. Jeśli tak, nie zapomnij dać lajka i zasubskrybować kanał i mam nadzieję, że zobaczę was w następnym filmie. Do widzenia.